Marciniak! 1-0! Świetne podanie z narożnika boiska, a w taki sposób Marciniak daje prowadzenie w tym spotkaniu Widzewowi. Ta bramka dla Łodzian wisiała w powietrzu. Teraz kontratak Jagielloni. Makol! Gol! Jakub Kozłowski, ten, który w ostatnich tygodniach jest najskuteczniejszy w ekipie z Podlasia, doprowadza do wyrównania. Żaden z trenerów w Ekstraklasie nie powstydziłby się takiej właśnie czwórki w swoim zestawieniu. Akcja ofensywna Widzewa po raz kolejny. Wykazał się bramkarskim kunsztem Dobreńko, ale mamy kolejną akcję i gol! Marciniak po raz drugi wpisuje się na listę strzelców. Świetne zawody w wykonaniu tego doświadczonego gracza Widzewa. Dregier do Medonia, Medoń w pole karne. Tutaj jednak dobrze ustawieni defensorzy Jagielloni. Kapitalna okazja. Kozłowski tym razem nie trafił do siatki. Na desancie z przodu Krawczyk. Jefferson Ortiz rozpoczyna swój taniec z piłką. Jefferson Ortiz! Gol! 3-1! Widzew po raz pierwszy w tym spotkaniu prowadzi różnicą 2 goli. Świetna indywidualna akcja Kolumbijczyka. Urwał się lewą flanką. Nie poradził sobie z nim Kozłowski. Uderzył tuż przy dalszym słupku. Atak pozycyjnych gospodarzy. Jefferson Ortiz Kucharski. Poślizgnął się teraz na parkiecie. Takie rzeczy zdarzają się najlepszym. Araburda nie poradził sobie z rywalem. Jefferson Ortiz, okazja na kolejną bramkę. Gol! Jefferson Ortiz, 4-1. Widzew prowadzi już teraz z Jagiellonią. Legendy futsal Ekstraklasy teraz zabawił się z rywalem. Jefferson Ortiz i trafił słupek. Stefanowicz. Makali gol! Łapieniec wlewa nadzieję w serca kibiców Jagiellonii. Widzew musi mieć się na baczności w końcówce tego starcia, ale teraz atakują Łodzianie! Ależ odpowiedź! Krzępek nie daje tutaj żadnych nadziei Jagiellonii na to, że wrócą białostoczczanie. Jefferson Ortiz ryzykownie. Kucharski, przed nią piłkę zawodnicy Jagiellonii, nie udało się jednak uderzyć na bramkę. Kucharski rozpoczyna kontratak. Kucharski faulowany. Citko obejrzy żółty kartonik. Aha, że był to faul numer 6 popełniony przez gości. Będziemy świadkami przedłużonego rzutu karnego. Krawczyk podbiega do piłki. Krawczyk! 6-2! Kolejnego gola zapisuje na swoje konto popularny krawiec. Słyszymy końcową syrenę. Dziękują sobie za grę w tym spotkaniu zawodnicy obydwu drużyn. Widzew w meczu 5. kolejki FOGO Futsal Ekstraklasy zasłużenie pokonuje Jagiellonię Białystok 6-2.